kontekście zimowej aurze toczył się dzisiejszy mecz. Jak ocenia trener jego poziom? Poziom, powiem szczerze, dużo determinacji z jednej i z drugiej strony. Poziom jak na ligę okręgową dość solidny. W dzisiejszym meczu BKS wygrał cechami woli senalnymi, bo widać, że tej drużynie bardziej zależy i zasłużenie wygrali to. My popełniliśmy indywidualne błędy i tak to się potem kończy niestety. A jak te warunki wpłynęły na losy dzisiejszego meczu? Na pewno wpłynęły, ponieważ w takich iście zimowych warunkach ciężko się gra, trudniej operować piłką, ale to akurat na warunki nie zmieniało. My zagraliśmy dwie różne połowy. Pierwsza połowa żeśmy przespali, druga połowa była zdecydowanie lepsza, no ale niestety znowu indywidualne błędy, straciliśmy bramkę. No musimy z tego wyciągnąć wnioski, mam nadzieję, że drużyna pozytywnie zareaguje i gramy dalej. Jarosław Kupis nie jest anonimową postacią w naszym regionie. Jak wrażenia w pracy? Iskrze przyczyna. Bardzo pozytywne. Trener pracuje tam, gdzie go chcą. Ja podjąłem się tego wyzwania, cieszę się z tego bardzo, no i pracujemy. No, mam nadzieję, że uda mi się dobrze dotrzeć do zawodników i zaczniemy punktować. No i to jest najistotniejsze. Powodzenia, trenerze, w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Trenerze, w końcu. Tak można powiedzieć, w końcu. Ulżyło. Trochę było nerwówki, bo znowu niepotrzebny nasz głupi błąd doprowadził do stanu 2-1, gdzie było na styku. Dobrze, że ta trzecia bramka, bo właśnie różnie bywa, jak zespół za stanu 2-0 traci na 2-1. Trener Iskry Pszczyna Jarosław Kupis powiedział, że wygraliście przede wszystkim cechami motorycznymi. Czy ty się z tym zgodzisz? Myślę, że w końcu było widać drużynę, walkę i chęć zdobycia właśnie tych trzech punktów, gdzie już tydzień temu mogliśmy zaliczyć pełną pulę, niestety tam też wygrywaliśmy, przegraliśmy 2-1, ale tu było widać, że chłopaki dobrze zareagowali na tą przegraną tydzień temu i ten mecz zupełnie inaczej wyglądał. Mecz też wyglądał całkiem inaczej ze względu na panującą aurę. Wiem, że bardzo chcieliście rozegrać ten mecz. Była taka opcja, też działacze z Pszczyny dzwonili, pytali, że mamy dostęp do trawy sztucznej, więc czy będziemy robić kroki, żeby ten mecz jednak zagrać. Pierwsza połowa, warunki lepsze, druga, wiadomo, raczej zimowo. Ale dla was były to szczęśliwe warunki. To znaczy, to jest nasze boisko, to jest nasz atut. Tu trenujemy cały czas, tu gramy sparingi, mecze, ligę, więc myślę, że duży plus. Rysiu, zeszło z was ciśnienie po tym przełamaniu? Wiesz co, myślę, że tak, nie? To było bardzo ważne, w ogóle te trzy punkty dla nas, żeby je zrobić, zwłaszcza po tym, co gramy, jeszcze w końcówkach dostajemy bramki, nie możemy dowieść wyniku, a tutaj szczęście się uśmiechnęło do nas i strzeliliśmy to w samej końcowie, nie? I podejrzewam, że tam po 91 minuta, czy jeden kornik i więcej spokoju, ale jak zawsze, jak po tym meczu widać, że jest nerwówka, 2-1, coś tu śmierdzi, zamiast poukładać, uspokoić grę, no to potem się dzieją takie cuda jak w ostatnich meczach. Właśnie z czego wynika ten brak koncentracji w waszej drużynie w końcowych minutach spotkań? Zresztą tak patrząc z perspektywy czasu, no to chyba brak sił trochę, nie? Przy tym wszystkim i jak nie ma sił, no to też dużo niedokładności wchodzi do tego, koncentracja pada, co jest kluczowe, nie? Przy tym wszystkim, a że to tak wygląda, no to wiadomo, każdy musi się wziąć za siebie i zacząć grać tak, jak być powinno teraz, nie? Każdy się wziął, zapieprzał, jeździł na dupie i wyciągnęliśmy to, jak to miałoby być wyciągnięte. Czas się jednak skupić na przyszłości. Czy ten mecz z Iskrą przytrzymał bardzo ważne trzy punkty? Pozytywnie wpłynie na kolejne mecze? Sądzę, że tak. Wiesz, tu jest takie zaangażowanie w chłopakach, że te treningi, jest nas więcej na tych treningach. Lepiej to wszystko wygląda. Tylko wiadomo, że jeszcze to trzeba przełożyć na boisko i na punkty, nie? Czego nie ma. Jak można zobaczyć w tych wynikach, co sam powiedziałeś i wszyscy widzę, widzą, że 60, to byśmy mieli, nie wiem, które miejsce, 5, 6 w środku do tabeli, a tutaj teraz tego nie ma. Mam nadzieję, że te morale teraz, wiesz, pójdą do przodu i że będziemy zdobywać teraz te punkty, które są bardzo potrzebne, bo tam była 10 punktów różnicy od miejsca utrzymaniu, nie? A myślę, że ten klub, no to zasługuje na to, zwłaszcza, że teraz mamy stulecie. Nas czeka. Jeszcze chciałbym się spytać, jak ta aura wpłynęła na waszą dyspozycję w dzisiejszym meczu? Wiadomo, były jakieś tam różne spekulacje, czy grać, czy nie grać. Cała kolejka odwołana. Myślałem, że nie zagramy tego meczu, zwłaszcza po tym, co się dzieje teraz, jak widać, że w ogóle nie widać już w ogóle murawy, piłki trzeba było zmienić na zielone.
no ale zakasane rękawy do góry, jazda i czy punkty są, nie? Chyba to nawet poszło na plus, może powinno tak być, nie? Że wszyscy nie grali, zrobiliśmy swoje i to jest teraz spokojny weekend, można się napić piwka i tyle, no, w temacie.